Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Zaczynamy dzisiaj reading vloga numer 2. Tak jak Wam obiecałam w poprzednim, postaram się, aby na tym działo się znacznie więcej pod względem czytania i mam tutaj dwie książki, które chciałabym Wam pokazać. I przede wszystkim będę tutaj kończyć książkę Harry i Meghan, Chcemy być wolni. Oczywiście czytam tę książkę na fali wywiadu u Oprah, który po prostu wstrząsnął całym światem. Ale nie tylko dlatego, planuję też pewien projekt związany z tą książką, z moją przyjaciółką, która jest Royal Watcherką tak zwaną, czyli taką no, komentatorką i obserwatorką życia właśnie brytyjskiej rodziny królewskiej, ale o tym dowiecie się w swoim czasie na moim Instagramie, ponieważ to właśnie będzie projekt, który wydarzy się na Instagramie. Także tę książkę będę kontynuować, ponieważ ja już jestem w jej trakcie, jestem gdzieś na około 30%. A druga książka, którą będę czytać, to książka, która przyszła do mnie niedawno i jest to książka, zawsze zapominam jaki to jest tytuł, bo on jest bardzo długi. Poradnik dla dżentelmena o występku i cnocie. Tak więc będę właśnie tę książkę czytać, już wiele, wiele lat temu mówiła o niej Kat z kanału Kat Vloguje, kiedy jeszcze nie było polskiego wydania. No i myślę, że ona wiele osób do tej książki wtedy właśnie zachęciła i teraz, kiedy wyszło polskie wydanie, postanowiłam, że się z tą książką zapoznam. Także właśnie tę książkę również będę na tym reading vlogu czytać. No to co, zapraszam do oglądania. Przychodzę z małym update'em, ponieważ czytam sobie tę książkę o Harry i Meghan i powiem Wam, że jak na razie to jest taka laurka właśnie w stosunku do dwójki tych ludzi. To znaczy, tutaj to wszystko jest przedstawione w taki piękny, naprawdę cudowny sposób, taki idylliczny wręcz. No, zupełnie nierealny. To jest taka piękna historia miłosna dziewczyny i księcia, naprawdę, jak z bajki po prostu. No, a jednak wiemy, że coś tam nie do końca było tak, skoro skończyło się tak, jak się skończyło. Także po prostu ciężko mi jest uwierzyć w taką ich sielankę, która jest tutaj opisywana, chociaż może dalej właśnie dojdziemy do tego, ponieważ teraz jestem w momencie zaręczyn, także może te wszystkie rzeczy, które, o których Meghan mówiła ostatnio w wywiadzie z Oprah, działy się dopiero później i być może za chwilkę do tego dojdziemy, ale jak na razie ta pierwsza połowa książki, no to jest po prostu tak idealna, że aż nierealna, po prostu i Meghan i Harry są tutaj przedstawieni jako dwójka całkowicie po prostu nierealnych, idealnych ludzi, którzy po prostu nie mogą istnieć, oni nie mają tutaj absolutnie żadnych wad i ta ich historia miłości też jest taka właśnie no i idylliczna po prostu, nie mam na to innego słowa, bo to takie właśnie jest. Tutaj po prostu wszystko od samego początku wiadomo, że to jest wielka miłość. Od samego początku oni się doskonale rozumieją. Jeszcze tutaj wiele momentów tej książki rozgrywa się w takiej scenerii, takiej dzikiej scenerii afrykańskiej, ponieważ oni wiele czasu spędzili razem gdzieś tam w Afryce, dbając o ochronę dzikich zwierząt. I tutaj mamy, wiecie, jakieś rozmowy pod gwiazdami, pod gołym niebem, w tle słychać ryk lwów. No po prostu, no to jest piękne naprawdę, ale zupełnie nierealne i no, czyta mi się to po prostu jakąś bajkę jak na razie. Także na ten moment mam takie przemyślenia. Zobaczymy, jak będzie po przeczytaniu całości. Zabrałam dzisiaj książki na spacer, bo dawno nie było ładnych zdjęć na Instagramie, więc pomyślałam, że początek wiosny, trochę słońca to dobry pomysł i na spacer, i właśnie na trochę zdjęć. Kiedyś dużo takich robiłam na moim Instagramie, a potem jakoś mi się to znudziło, ale myślę, że czasem można do tego wrócić. Tym bardziej, że przecież w lesie jest tak pięknie i tak ładnie pachnie.
Cześć, przychodzę z takim bardzo mocno spóźnionym update'em czytelniczym i to jest właśnie powód, dla którego ja za bardzo nie chcę nagrywać vlogów, ponieważ mnie zawsze czytanie tych książek, które planuję, rozwleka się w czasie. Czytam je, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, albo w ogóle je porzucam i to tak, wiecie, i też nie mam takiego nawyku, żeby łapać za kamerę i za każdym razem, kiedy chcę coś powiedzieć, kiedy mam jakieś przemyślenia na temat danej książki, to o nich mówię. Świetnie, ktoś zaczął wiercić. Ale skończyłam książkę, o której Wam mówiłam poprzednio, czyli Harry i Meghan, Chcemy być wolni. I muszę powiedzieć, że moja ostateczna opinia na temat tej książki nie różni się za bardzo od tego, co już Wam o niej powiedziałam. Ponieważ, tak jak wtedy wspomniałam, no jest to jednak laurka dla Harry'ego i Meghan. Jest to książka bardzo subiektywna, bardzo stronnicza, przedstawiająca całą historię wyłącznie z jednej perspektywy, która być może jest słuszna, ale ja jednak zawsze skłaniam się ku temu, że prawda leży gdzieś po środku, ale to nawet nie o to chodzi. Ja tutaj nie chcę oceniać absolutnie, czy jest to prawda, czy nie. Natomiast po prostu dobór słów i to, jak przedstawiona jest ta historia, jest bardzo stronniczy i to wydaje mi się, że robi więcej krzywdy niż pożytku tak naprawdę. Ponieważ, tak jak wspomniałam wcześniej, jest to historia taka bardzo romantyzowana, to znaczy to wszystko jest tutaj takie piękne, baśniowe, w takiej otoczce takiej cudownej miłości, szczególnie te początki relacji Harry'ego i Meghan, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Taka naprawdę zupełnie bajkowa historia, ale o tym Wam już mówiłam, więc może skupię się na drugiej części tej książki, która już pokazuje mniej więcej, dlaczego doszło do Mexitu, jaka jest historia Mexitu. Tylko znowu tutaj zaznaczam, że jest to historia Mexitu z perspektywy właśnie Harry'ego i Meghan, a raczej chyba bardziej samej Meghan. Zresztą sam autor, Omid Scobie, jest chyba, nie wiem, czy bliskim przyjacielem, czy na pewno sympatykiem Meghan, na pewno bardzo ją osobiście lubi. Tak więc, no już samo to wskazuje na to, że nie jest to książka, która zachowuje jakikolwiek obiektywizm. Jest to owszem, historia Mexitu, są tutaj fakty, na pewno, które są niepodważalne, ale są też jakieś wnioski, które po prostu wypływają z czystej sympatii do bohaterów tej książki. Czy to źle? Nie wiem. Ja bym chciała jeszcze taką książkę na ten temat dostać, ale z drugiej perspektywy, żeby gdzieś tam sama sobie wypośrodkować to, co to oznacza. Sama Meghan, ponieważ jest to książka mimo wszystko bardziej o Meghan niż o Harrym, jest tutaj przedstawiona w taki sposób idealny, w taki zupełnie pozbawiony wad. Jest to kobieta, która wkracza do rodziny królewskiej, chce przeprowadzić jakieś reformy, chce się aktywnie wypowiadać, chce być aktywistką. Ważne jest dla niej to, żeby zmieniać świat na lepsze, żeby gdzieś tam faktycznie się udzielać publicznie. I trochę nie odpowiada jej ta rola, w którą zostaje wrzucona, ponieważ, no jak wiemy, będąc w rodzinie królewskiej, nie można na głos wypowiadać żadnych opinii na temat polityki, nie można się gdzieś tam właśnie w takich kwestiach publicznych za bardzo wypowiadać. I ja się zupełnie nie dziwię, że to Meghan przeszkadzało, ponieważ ona wcześniej, przed wstąpieniem właśnie do rodziny królewskiej, no aktywnie brała udział w takich rzeczach, aktywnie walczyła na przykład o prawa kobiet, tak więc zupełnie się nie dziwię, że nie mogła się w takim świecie odnaleźć. Natomiast nie chce mi się wierzyć w to, że tego nie wiedziała, że nie była na to przygotowana. No może nie była na to przygotowana w tym sensie, że nie spodziewała się, do jakiego stopnia to jest. Natomiast myślę, że jakąś podstawową wiedzę wchodząc do rodziny królewskiej jednak miała. No cóż, nie wyszło, postanowili właśnie odejść od rodziny. Natomiast to, co warto tutaj zaznaczyć, to to, że oni odeszli od rodziny królewskiej jako instytucji, a nie od samej rodziny. Dalej są członkami rodziny królowej. Elżbieta dalej jest babcią Harry'ego, dalej jest prababcią Archiego, tak więc no, te relacje rodzinne są tutaj zachowane. Bardzo dobrze jest tutaj przedstawiony na przykład książę Karol również, który okazał się dla Meghan ogromnym wsparciem, szczególnie na przykład właśnie w dniu ślubu, kiedy prowadził ją do ołtarza, kiedy jej ojciec nie mógł tego zrobić. Tak więc no, z tego wynika, że ogólnie ta para ma bardzo dobre relacje z tymi najbliższymi, z tymi najważniejszymi członkami rodziny królewskiej, jak królowa Elżbieta, książę Filip, książę Karol właśnie, Kamila nawet. Problemy, o których oni mówią, wynikały raczej z pracowników pałacu, to znaczy nie z samych członków monarchii, nie z samych członków rodziny królewskiej, a z pracowników, którzy pracują dla pałacu Buckingham. To raczej oni stwarzali te wszystkie problemy i taką niemiłą atmosferę dla Meghan, która doprowadziła ostatecznie właśnie do Mexitu, czyli do tego odstąpienia Harry'ego i Meghan z rodziny królewskiej, z instytucji rodziny królewskiej i zrezygnowania ze swoich obowiązków jako właśnie aktywni członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Czy jest to książka dobra? Mnie się ją czytało dobrze i przyjemnie i fajnie było się czegoś dowiedzieć na temat właśnie Harry'ego i Meghan. Natomiast trzeba po prostu wziąć poprawkę na to, że jest to historia wyłącznie jednej strony, historia bardzo stronnicza. I myślę, że to jest tutaj najważniejsze. Zresztą my o tej książce, ja z moją przyjaciółką Agnieszką, rozmawiałyśmy na live'ie na moim Instagramie, tak więc bardzo Wam tego live'a polecam, ponieważ Agnieszka to jest tak zwana royal watcherka, czyli osoba, która gdzieś tam obserwuje rodzinę królewską i bardzo dobrze ten temat zna i nie jest to wyłącznie na fali właśnie ostatnich wydarzeń, dlatego że teraz nagle wszyscy się interesują rodziną królewską, tak jak ja na przykład, tylko ona rzeczywiście od lat śledzi to, co się tam dzieje i naprawdę ma ogromną wiedzę na ten temat i głównie ona właśnie w tej naszej rozmowie odpowiada
na różne pytania, tak więc zachęcam Was, jeżeli Was ten temat interesuje. I między innymi w tej rozmowie właśnie mówimy też o tej książce. Mówimy mniej więcej, co o niej myślimy, co można w niej znaleźć. Tak więc jeżeli chcecie też taką pogłębioną, powiedziałabym, recenzję, a właściwie taką rozmowę na temat tej książki, to odsyłam właśnie do tego live'a na Instagramie. On jest zapisany, także bez problemu możecie go znaleźć w tym takim IGTV, czy jak to się tam nazywa. Na pewno go tam znajdziecie. Także to tyle, jeżeli chodzi o tę książkę. A ja teraz będę zabierać się za książkę Poradnik dla dżentelmena o występku i cnocie. Nigdy nie mogę zapamiętać tego tytułu, on jest strasznie długi. A właściwie już zaczęłam i jestem na stronie 119, czyli w momencie, kiedy nasi bohaterowie trafiają do Marsylii, ponieważ mamy tutaj, głównym bohaterem jest tutaj Henry, który jest angielskim lordem, takim bardzo wysoko urodzonym i ma przejąć majątek swojego ojca i obowiązki swojego ojca. Natomiast jest to 18-latek, który bardzo lubi takie rozrywkowe życie i bardzo ochoczo korzysta z tych wszystkich przywilejów, które mu się należą z racji urodzenia po prostu, co wywołuje ogromne niezadowolenie u jego ojca i właśnie ten ojciec wysyła go w taką podróż po Europie razem z jego siostrą i z jego najlepszym przyjacielem Persim, gdzie ma się ogarnąć. Oczywiście ma tam też jakichś takich współtowarzyszy, takich ochroniarzy, powiedzmy, osoby, które mają go pilnować. Osoby, które mają go pilnować, żeby właśnie nie prowadził takiego hulaszczego trybu życia. No i wybierają się w tą podróż po Europie. Oczywiście oni tutaj będą kombinować, jakby tylko się z tego uwolnić i prowadzić taki tryb życia, jaki im odpowiada, ponieważ Henry, co warto zaznaczyć, jest również zakochany właśnie w swoim przyjacielu, w Persim. I nie jest to żaden spoiler, ponieważ to jest już w opisie. I właśnie jak na razie jest to taka książka częściowo przygodowa, a częściowo romans. I chociaż ten romans na razie jest tylko gdzieś tam zasygnalizowany, to wydaje mi się, że on będzie tutaj bardzo, bardzo ważny. To znaczy, że to będzie jednak ten wątek wiodący. Zobaczymy, czy tak będzie, ponieważ no, myślałam, że jest to jednak taka bardziej przygodówka. W ogóle akcja tej książki, bo chyba tego nie powiedziałam, osadzona jest w XVIII wieku, tak więc no, w czasach takich dawno minionych. Czyta się to ciekawie, czyta się to dobrze, jest to całkiem sprawnie napisana książka, natomiast muszę przyznać, że jak na razie jakoś zupełnie nie jestem w nią zaangażowana, to znaczy nie za bardzo interesują mnie dalsze losy bohaterów. Ciekawa wydaje mi się Felicity, ale przeczytam trochę więcej i przyjdę z kolejnym update'em, to na pewno dam Wam więcej znać na temat tej książki. Gotujemy na jutro obiad. Mamy tutaj paprykę, batata, soczewicę, cebulkę, czosnek, imbir i przyprawę. I to jest wszystko zalane bulionem. I teraz to się ma dusić, znaczy najpierw się musi zagotować, a potem pod przykryciem się gotować przez jakieś 15 minut. I na koniec dodajemy mleczka kokosowego i powinno być pyszne. To jest przepis z kwestii smaku, jak coś, może na dole, jak nie zapomnę, w opisie podlinkuję. Przyprawy, które są do tego dania potrzebne, to curry, kurkuma, ostra papryka i słodka papryka. W przepisie jest jeszcze kumin rzymski, czy tam kmin rzymski, ale ja go nienawidzę, więc nigdy go nie dodaję. No zresztą on chyba jest tak w curry, więc tyle mi wystarczy naprawdę. Chciałabym Wam jeszcze pokazać moje ostatnie zamówienie z Labilab. Jest to taka firma, która zajmuje się wywoływaniem zdjęć, ale nie tylko, bo są też inne produkty i właśnie chciałam Wam część z nich pokazać, bo są naprawdę fajne. To jest akurat współpraca, ale zamawiałam już od nich bez współpracy tak po prostu wiele razy, znaczy może nie wiele, ale kilka razy, bo po prostu jestem zadowolona. Naprawdę jest mega szybka realizacja, jakość jest bardzo dobra, oczywiście jeżeli wyślecie dobre zdjęcia, kontakt jest przemiły, także naprawdę polecam i fajne jest to, że ich oferta ciągle się rozrasta. Także na przykład nowością są magnesy na lodówkę. Tak więc jeśli macie na przykład jakieś zdjęcia, które chcielibyście przerobić na magnes. Ja sobie na przykład zrobiłam magnesy z miejsc, z których nie udało mi się z jakiegoś powodu kupić magnesu. Pozbieram magnesy na lodówkę właśnie z podróży. I tutaj na przykład mamy Szanghaj. Mam też magnes z RPA. To jest pingwinek w Cape Town. I tutaj też jest widoczek z RPA. I zrobiłam też magnesy z moją siostrzenicą, które dałam siostrze w prezencie. Także naprawdę można też, jeżeli nie chcecie wywoływać konkretnie z podróży, to można też po prostu zrobić fajną pamiątkę dla rodziny, fajny prezent. Zamówiłam sobie też tym razem kwadratowe zdjęcia, które są po prostu hitem. One wyglądają przepięknie, z białą ramką oczywiście. No i tutaj też wywoływałam oczywiście jakieś widoczki, podróże i tak dalej, i tak dalej. Z różnych miejsc na świecie, no one wyglądają super i generalnie kiedyś, jak już będę miała swoje mieszkanie, w ogóle zawsze mówię, że coś tam zrobię, jak już będę miała swoje mieszkanie, więc to jest taki mój punkt w przyszłości. To chciałabym sobie zrobić taką ścianę właśnie i gdzieś niektóre z tych zdjęć wyeksponować jakoś fajnie, także no tak to wygląda.
I ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to jest ten album. Ja sobie wybrałam akurat okładkę Memories, ale są okładki różne do wyboru, tak więc możecie sobie sami wybrać okładkę. No i to jest taki album oczywiście ze zdjęciami, taki, który po prostu jest już gotowy do oglądania. No i tutaj jest cała moja przygoda w Emirates od początku. Na początku mamy właśnie szkolenie. Nie chcę Wam tutaj pokazywać za bardzo, bo tu są, wiecie, tu jest w symulatorze, bo tu są różni ludzie, którzy niekoniecznie sobie życzą, żeby być na vlogu w internecie. Także tak szybko tylko tutaj, może tego nie będę pokazywać akurat. No tutaj graduation day, czyli po tym okresie próbnym, który trwa tam chyba pół roku. No, także tutaj są takie moje generalnie wszystkie wspomnienia. O, to jest moje zdjęcie ze skoku na spadochronie. O, gdzie to jest? To jest w samolocie przed skokiem. Tutaj jest sam skok. Także no, to jest super pamiątka, naprawdę świetna rzecz i mówię Wam o tym, ponieważ mam kod zniżkowy, który możecie wykorzystać do 6 czerwca albo do 5 czerwca, chyba do 5 czerwca. Tutaj Wam wyświetlę nazwę, jakiej możecie użyć, żeby właśnie załatwić sobie kod zniżkowy i jest to 10% od każdego zamówienia. Tak więc tutaj na ekranie się wyświetli, to chyba jest sezon 10, o ile dobrze pamiętam teraz. Bardzo polecam, bo tak jak mówię, jest naprawdę szybka realizacja, obsługa, kontakt jest bardzo miły i jakość też jest naprawdę zadowalająca, także no ja nie mogę złego słowa powiedzieć na Labilab, a tak jak wspomniałam, mam tu już kilka razy, zamawiałam u nich różne zdjęcia i różne inne produkty. Także polecam, jeżeli akurat macie coś do wywołania. Cześć, przychodzę z ostatnim podsumowaniem tego vloga, to znaczy z ostatnim update'em, ponieważ skończyłam książkę Poradnik dżentelmena o występku i cnocie i chciałam Wam o niej opowiedzieć i już tym samym zakończyć również tego reading vloga, żeby go opublikować jakoś niedługo, mam nadzieję, że mi się to uda. Ja o tej książce już też mówiłam w podsumowaniu marca. Nie jestem pewna, który film oglądacie najpierw, bo nagrywam jeden po drugim, także nie wiem, który udostępnię najpierw, czy podsumowanie, czy właśnie tego reading vloga. Natomiast jeżeli chodzi o tę książkę, to tak naprawdę moja początkowa opinia za bardzo się nie zmieniła. To znaczy uważam, że nie jest to po prostu książka dla mnie. Absolutnie nie uważam, żeby ona była zła, ponieważ ona jest dosyć sprawnie napisana. Te dialogi są takie no, dosyć fajne, w sensie one nie są jakieś sztuczne, nie są jakieś takie cringe'owe, są dosyć naturalne, są czasami nawet śmieszne, trochę sarkastyczne. Tak więc uważam ogólnie, że Mackenzie Lee ma dobre pióro, natomiast sama historia jakoś totalnie mnie nie zaangażowała. Tak jak wspomniałam na początku, rzeczywiście ten romans tutaj, to znaczy, to jest trochę dziwne, ponieważ to rzeczywiście jest książka przygodowa, w tym sensie, że ta intryga jest tutaj najważniejsza i ta intryga jest dosyć ciekawa, bo ona jest powiązana z alchemią i trochę też z epilepsją, z tym jak epilepsja jest postrzegana w XVIII wieku. I te wszystkie takie kwestie alchemiczne są naprawdę bardzo ciekawe i tak jak mówiłam na początku, rzeczywiście bardzo spodobała mi się Felicity jako bohaterka, ponieważ właśnie ona się tym interesuje, to jest taka kobieta wyzwolona trochę jak na swoje czasy, ponieważ ona właśnie chce zostać lekarką, interesuje się alchemią, interesuje się takimi wszystkimi nowinkami medycznymi, także jest naprawdę ciekawą bohaterką. No i ta intryga tutaj jest i ona jest najważniejsza i przez tą intrygę właśnie nasi bohaterowie wpadają w różne tarapaty w tej książce. Ale jednak przez całą tę książkę jak cień snuje się ten romans i ten romans jest ciągle obecny i przez to, że on ciągle jest, że on ciągle jest gdzieś tam w tle, niby w tle, ale jednak jest non-stop i nie znika nawet na chwilę, to wydaje się, że jest jednak w tej książce najważniejszy. Nie mówię, że to źle, bo to tak naprawdę zależy od tego, czego od tej książki oczekujecie. Ja w zasadzie nie wiem, czego oczekiwałam, chyba niczego, ale chodzi mi o to, że po prostu on jest, ma się takie wrażenie, że autorka bardzo się starała, żeby on nie był najważniejszy, a jednak chyba jest najważniejszy. Chociaż ten romans jest dosyć fajny, bo i Percy i Henry to są tacy bohaterowie, którym się kibicuje. My chcemy, żeby im się wszystko udało, żeby oni ostatecznie byli razem, żeby nikt nie miał nic przeciwko, ponieważ no, jako para homoseksualna w tamtych czasach oni mogą mieć, znaczy na pewno będą mieli dużo problemów z akceptacją przez społeczeństwo, przez bardzo konserwatywne społeczeństwo. A mimo wszystko my chcemy, żeby im się powiodło, żeby im się udało, żeby byli razem szczęśliwą parą. Także ten romans nie jest zły, on nie jest jakiś bardzo nachalny, ale tak jak mówię, no ja mam takie wrażenie, że trochę autorce nie wyszło takie kamuflowanie tego romansu jako nie najważniejszego wątku tej historii. Być może to jest tylko moje prywatne odczucie, nie wiem, czy się z nim zgadzacie. I generalnie ciężko mi się do tej książki przyczepić, bo ona naprawdę nie jest zła. Ja uważam, że ona jest nieźle napisana i myślę, że znajdzie wielu fanów, a przynajmniej wielu odbiorców, którym się naprawdę bardzo spodoba. Tylko ona zwyczajnie nie jest po prostu dla mnie. Ja się w niej nie odnalazłam, jakoś nie angażowałam się w losy tych bohaterów. Nie byłam za bardzo ciekawa, co się dalej wydarzy, jak to się skończy. I to, co powiedziałam też w podsumowaniu marca, wydaje mi się, że jest to taka książka, która może się spodobać na przykład osobom, którym podobała się Córka Króla Piratów. Bo tu są trochę podobne motywy, trochę podobny klimat i mamy też takie właśnie wątki pirackie tutaj. Ale też była tak, kiedyś taka seria, bardzo dawno już, ojej, już nawet nie pamiętam, jak się te książki nazywały, ale autorką była Eve Edwards i to
była taka trylogia, były trzy części tych książek i tam fabuła działa się w średniowiecznej Anglii w czasach panowania królowej Elżbiety I i tam również właśnie ten wątek alchemiczny był bardzo silny, tak więc te książki również mi się kojarzą z tą książką, także to są takie, wiecie, hinty, jeżeli podobały Wam się tamte książki, to ta też może Wam się spodobać. No ja myślę, że o tej książce nie będę po prostu zbyt długo pamiętać, raczej nie zmieni nic w moim takim czytelniczym życiu, raczej nie wywarła na mnie absolutnie żadnego wrażenia, nie trafi ani do najgorszych książek, ani do najlepszych książek, po prostu sobie ją przeczytałam, bo sobie przeczytałam, zrelaksowałam się przez kilka wieczorów i tyle, i po prostu nie będę o niej pamiętać. Więc dla mnie jest to nawet nie rozczarowanie, dla mnie jest to po prostu taka obojętna książka, dałam jej chyba 2 gwiazdki, czy 2,5 gwiazdki na 5 na Goodreads. Osobiście jej nie polecam, ale z drugiej strony nie chcę mówić, że nie polecam zupełnie, bo wierzę, że znajdzie swojego odbiorcę, wierzę, że są osoby, którym ta książka się naprawdę spodoba. Tak więc musicie tutaj ocenić sami i zdecydować sami, czy takie klimaty to jest coś, co Wam się może spodobać i czy chcielibyście po tą książkę sięgnąć. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tego reading vloga. Mam nadzieję, że uda mi się go niedługo zmontować i że on jakoś w miarę sensownie wyszedł, że Wam się spodoba. Postaram się nagrać jednego przynajmniej reading vloga w kwietniu, żeby te reading vlogi pojawiały się przynajmniej raz na miesiąc. Także trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się to udało i dajcie koniecznie znać, jak podobał Wam się ten, czy widzicie jakąś poprawę w stosunku do poprzedniego, czy może jest gorzej, czy coś powinnam zmienić. Wszystkie sugestie mile widziane, bo to jest dla mnie zupełnie nowa forma i po prostu jeszcze sama nie wiem, jak do końca do tego podchodzić. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!